Szanowni Państwo, dzisiaj jest wielki finał i wielką rzecz, którą zrobiliśmy dla naszej natury, dla naszego pięknego miasta. Dziękuję fundacji, z którą jesteśmy zaprzyjaźnieni, że właśnie Wągrowiec wybrała na podsumowanie finału wielkiej akcji sprzątania świata. Z jednej strony możemy się cieszyć, że ponad 2000 kg, czyli ponad 2 tony zostało uzbieranych śmieci. Z drugiej strony, Szanowni Państwo, świadczy to o tym, że niestety część ludzi u nas niszczy i degraduje nasze środowisko. 45 tysięcy ton zebranych odpadów. To są wyniki absolutnie unikalne, nie tylko w skali Polski, ale również w skali świata. Tak więc, jeżeli mogę prosić, gorące brawa dla wszystkich tych, którzy uczestniczyli przez 30 lat w akcji sprzątania świata. Natomiast te wyniki, choć spektakularne, nie są jedynymi efektami naszych działań. Kiedy porównujemy sobie pierwsze wyniki lat 90. do tych chociażby z zeszłorocznej akcji, widzimy, że śmieci jest coraz mniej. A to oznacza, że idziemy naprawdę w dobrym kierunku.